Od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy, ze Strażą Graniczną. Jeżeli mamy jakiekolwiek niejasności, dzwonimy, pytamy, Państwo nam odpowiadają. Zatrudniamy cudzoziemców co najmniej 10 lat w naszej firmie. Początki były trudne, ale w tych trudnych momentach zwracaliśmy się do PIP, do Państwowej Inspekcji Pracy, a to jak zatrudnić, ile godzin mogą pracować, na jakich stanowiskach, jakie szkolenia, wszelkie warunki, jakim powinno odpowiadać zatrudnienie pracowników. Jeżeli chodzi o Straż Graniczną, również wykorzystywaliśmy ich wiedzę dotyczącą, a to zaproszeń, jakie powinny być te zaproszenia, przez kogo podpisywane. I tu zawsze mieliśmy jakąś odpowiedź, która nas satysfakcjonowała lub prostowała, jak należy rozwiązać dany temat. Na dzień dzisiejszy we wszystkich branżach brakuje nam pracowników. Myślę, że to są dwie przyczyny. Po pierwsze, niż demograficzny. Po drugie, parę milionów Polaków wyjechało za granicę. Jednym z rozwiązań chyba takich, które może uratować nas i naszą gospodarkę, to jest zatrudnianie cudzoziemców. Szkolenia, które są organizowane przez Straż Graniczną, są świetną odpowiedzią na problemy, które nurtują nas, jak i inne firmy, które zatrudniają cudzoziemców. Korzystajmy z rozwiązań, które dzisiaj istnieją. Grajmy wszyscy do jednej bramki.